Dzień dobry Państwu. W swoim tekście postaram się przedstawić, w jaki sposób teoria Charlesa Taylora i jego twierdzenia dotyczące silnych wartościowań mogą stanowić pewną próbę przezwyciężenia szeroko pojmowanego kryzysu podmiotowości. W dyskursie filozoficznym bowiem na przestrzeni ostatnich dekad, szczególnie widoczne to jest w nurcie filozofii postmodernistycznej, dominuje problematyka, która dotyczy kryzysu fundamentalnych kategorii, takich jak prawda, rozum czy właśnie podmiot. Niniejszy referat traktować będzie o tej ostatniej kategorii i przedstawi, w jaki sposób na tle tradycyjnych konceptualizacji podmiotu prezentuje się teoria kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora. Mówiąc o dotychczasowych konceptualizacjach podmiotu, mam na myśli głównie takie sposoby jego kategoryzacji, jak po pierwsze tradycja chrześcijańska, której wartość i godność podmiotu osoby jest ustanawiana w myśl idei imago Dei, czyli podobieństwa człowieka do absolutu i zakorzeniona w jego boskim pochodzeniu. Drugim sposobem jest sposób substancjalny, zapoczątkowany przez Kartezjusza, w którym podmiotowość jest utożsamiona z cogito, a myślenie ze świadomością. Można powiedzieć, że w świetle tej kartezjańskiej koncepcji podmiotu istnieje on na sposób samoświadomości, jest tak zwaną rzeczą myślącą. Oraz należy wskazać również takie nurty, w których uniemożliwione jest jakiekolwiek skonkretyzowanie podmiotowości. Mam tu na myśli koncepcje materialistyczne, na przykład Demokryt, Lametri, Holbach, jak i fizykalistyczne, na przykład Neurata czy Carnapa. W tych nurtach należy jeszcze wskazać te, które postulują wręcz nieistnienie oraz śmierć podmiotu, jak na przykład u Foucault czy Derrida. Podstawowym celem jednak poniższego referatu nie jest szczegółowa analiza historyczna i charakterystyka problematyki podmiotowości na przestrzeni dziejów, lecz zwrócenie uwagi na jeszcze jedną z możliwych dróg namysłu nad kategorią podmiotu, która nazywana jest powszechnie narracyjną, właśnie w ujęciu Charlesa Taylora, które może pozwolić rzucić nowe światło na podejmowaną tematykę. Co do samego kryzysu, to w potocznym rozumieniu kryzys bardzo często niestety niewłaściwie utożsamiany jest z pewnym końcem, upadkiem czy destrukcją, a kryzys przecież często stanowi impuls prowadzący do przemiany, stawiając tym samym fundament pod nowy początek. To wyraźnie odzwierciedla myśl Martina Heideggera, który pisał, cytując w odniesieniu do kryzysu filozofii, cytat: co to znaczy koniec filozofii? Zbyt łatwo rozumiemy koniec czegoś tylko w negatywnym sensie, jako zaprzeczenie, brak dalszego ciągu, upadek czy niemoc. W przeciwieństwie do tego koniec filozofii nie jest dokończeniem, a pewnym dopełnieniem jej końca. Słowo koniec oznacza przejście z jednego końca w drugi. Koniec cytatu. W myśl przytoczonych powyżej słów niemieckiego myśliciela zdecydowanie błędne byłoby zaniechanie dalszych rozważań nad kategorią podmiotu oraz uznanie, iż jeśli nie możemy znaleźć jedynej słusznej i pozbawionej apori teorii, to powinniśmy je porzucić i zgodzić się na kryzys, rozumiany jednak bardziej jako widmo czarnej apokalipsy, aniżeli punkt wyjścia do dalszych badań i analiz. Jedną z inspirujących prób przełamania impasu w filozofii podmiotu stanowi Charlesa Taylora koncepcja człowieka jako samointerpretującego się zwierzęcia, którego podmiotowość ugruntowana jest właśnie na autointerpretacji i zorientowana jest wokół silnego wartościowania, którego szerszą charakterystykę przedstawi w dalszej części referatu. Podmiotowość, która występuje w teorii Taylora, możemy określić mianem narracyjnej, gdyż jest pewną jednością zawierającą się w jedności narracji, która łączy narodziny, życie i śmierć w taki sam sposób, jak narracja łączy początek opowieści z jej rozwinięciem i zakończeniem. Ten sposób definiowania kategorii podmiotu jest bardzo popularny głównie za sprawą tak zwanego zwrotu narratystycznego, który w filozofii został zapoczątkowany przez Alasdaira MacIntyre'a. Przejdę może teraz do takiego zarysu aksjologii Charlesa Taylora, gdyż aksjologia i horyzont moralny jest bardzo istotną kwestią u Taylora. Ona stanowi swoisty strażnik i gwarant spójności podmiotu oraz jego tożsamości.
Taylor jest bowiem zdecydowanym oponentem jakichś prób zniesienia czy unieważnienia wartości. Jak stwierdza Taylor, tacy filozofowie jak Derrida czy Foucault pragną dokonać anihilacji jakichkolwiek koncepcji podmiotu na rzecz bliżej nieokreślonej złudnej wolności i pozornego wyzwolenia podmiotowości. Dekonstrukcja postulowana przez Derridę, zdaniem Taylora, rozbija wszelkie hierarchiczne rozróżnienia. Nie wyłania się przez to nic godnego afirmacji. I ostatecznie celem staje się dekonstrukcja dla samej dekonstrukcji, która niszczy wszelkie hierarchie, nie dając nic w zamian. Warto tu jednak podkreślić, że Taylor wydaje mi się zbyt daleko idzie w swoich sądach, gdyż mylnie utożsamia derridiańską dekonstrukcję z kompletną anihilacją i destrukcją. Tymczasem Derrida, ta dekonstrukcja Derridy jest wręcz afirmatywna, gdyż nie polega na dekonstrukcji kompletnej destrukcji, nie jest to destrukcja kompletna, tylko pomaga wyłaniania się w nowych struktur. Taylor protestuje również przeciwko naturalistycznym koncepcjom, jak i psychologistycznym, które niesłusznie stały się współcześnie dominującym obrazem świata. Rzeczywistości są jednak ubogie oraz niepełne, gdyż upraszczają obraz świata i człowieka. Ponadto Taylor zarzuca naturalistom popadanie w błędne koło, gdyż wychodzą oni od przyjęcia gotowego, zdeterminowanego porządku rzeczywistości, równocześnie usilnie próbując sformułować i przedstawić obiektywny obraz świata, który z założenia pozbawiony ma być jakichkolwiek wartościowań, po czym głoszą tezę, którą w skrócie można określić jako, załóżmy, człowiek to nic więcej aniżeli organizm. Więc teza ta de facto jest wartościująca, gdyż naturaliści najczęściej wyznają takie systemy jak hedonizm czy utylitaryzm, które są przecież stanowiskami aksjologicznymi dokonującymi wartościowania. Dlatego też zdaniem Taylora naturaliści uciekają od systemów aksjologicznych, a tak naprawdę ich teorie już na samym wstępie są wpisane w szeroki horyzont założeń aksjologicznych. Należy podkreślić również, iż jeśli przyjmiemy założenie, że człowiek jest jedynie zdeterminowanym przyrodniczo organizmem, to tym samym samo myślenie musimy pojmować jako wyłącznie proces przyrodniczy, nie zaś jako akt wolnego podmiotu. Gdyby natomiast myśleniem rządziły bezwzględne prawa przyrody, to cele odbierane przez człowieka nie mogłyby być nigdy zamierzone, lecz decydowałby o nich jedynie splot przyczyn porządku przyrodniczego. Jeśli chodzi o samą teorię wartości u Taylora, można go określić jako relacjonistę aksjologicznego, gdyż dla Taylora wartości nie są ani subiektywne, ani obiektywne. Dotyczą i opierają się na relacji podmiotowo-przedmiotowej. Wartości w ujęciu taylorowskim można scharakteryzować jako relacje dialogiczne pomiędzy podmiotami, które są zapośredniczone w kulturze i języku i tym samym umożliwiają, bądź trafniej może określając, dają szansę na osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia między jednostkami. Jeśli chodzi o samo silne wartościowanie u Taylora, to jest to pewna sfera wartości, która jest czynnikiem, bez którego niemożliwa jest, zdaniem Taylora, trwałość podmiotu i jego tożsamość. I najbardziej istotną funkcję w konstytuowaniu się podmiotu pełnią tak właśnie tak zwane słynne wartościowania, również często tłumaczone jako mocne. Są one czymś na kształt aksjologicznego fundamentu, na podstawie którego jednostka ludzka może stawać się podmiotem oraz dzięki którym jest w stanie dokonywać rozróżnień pomiędzy wysokościami poszczególnych wartości, by w konsekwencji wyboru wartości wyższych być w stanie dobrać określone środki w celu ich realizacji. Jak stwierdza Taylor, oznacza to, że nie traktujemy naszych faktycznych pragnień jako ostatecznego poziomu usprawiedliwienia, lecz wychodzimy poza nie ku ich wartości. Wartościujemy nie tylko przedmioty w świetle naszych pragnień, ale także same pragnienia. Taylor uważa, iż każde działanie i myślenie dokonywane przez człowieka zawsze ma miejsce w określonych ramach i siatkach pojęciowych, również tych, które dotyczą wartości. Co za tym idzie, zawsze takie działanie odbywa się w zakresie pewnego określonego horyzontu moralnego.
każdym człowieku zakorzenione jest swego rodzaju przekonanie i pewność w stosunku do rozróżniania pomiędzy wyższymi oraz niższymi zachowaniami czy sposobami życia. I te zachowania stanowią podstawę aktów wartościujących oraz stwarzają możliwość rozróżniania wartości co do poziomu ich wysokości. Stanowisko Taylora w tym względzie można nazwać pluralizmem wartości, którego zdecydowanie jednak nie należy mylić z relatywizmem. Taylor sam przyznaje, iż występowanie wielości poglądów czy przekonań moralnych nie pociąga za sobą w sposób konieczny relatywizmu. Relatywizm, zdaniem Taylora, wynika bardziej z tak zwanej rozproszonej podmiotowości tożsamości ludzi współczesnych, którzy uwierzyli w pełnię nieskrępowanej wolności, idąc ślepą drogą realizacji celów tymczasowych, nie postrzegając samego siebie w kontekście zadanego projektu, który ma być samookreśleniem i autointerpretacją odniesionym do celu wyższego, nadrzędnego, który ten podmiot spoi, nada mu trwałość i ciągłość. Ten cel fundamentny, nadrzędny, który podmiot ma sam sobie nadać, obrać pewną drogę, aby być trwały i spójny, odbywa się właśnie za sprawą silnych wartościowań, gdyż bez opowiedzenia się przez człowieka za jakąś wartością nadrzędną bądź zestawem tych wartości nie ma mowy o możliwości zaistnienia i konstytuowania się podmiotu. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, jego egzystencja będzie reaktywna, skazana na przykład na determinację ze strony przyrody czy biologii. Czas zatem odpowiedzieć na pytanie, jak Taylor przedstawia i pojmuje podmiotowość na tle wcześniejszych koncepcji filozoficznych dotyczących podmiotu. Dokonując analizy podmiotu, Taylor kieruje się w stronę rozumienia podmiotu jako pewnej podmiotowości ja, która jest, by tak rzec, ośrodkiem decyzyjnym, takim rezyduum zachowań moralnych. U Taylora ważne jest rozpoznanie, iż nie można człowiekowi przypisać podmiotowości, jeżeli ten pozostaje głuchy na wartości. Nawet jeżeli przyjmuje wobec nich stanowisko neutralne, to i tak nie może stać się podmiotem. Nie musi ich odrzucać, żeby nie móc stać się podmiotem. Wartości odgrywają zatem zasadniczą rolę w procesie autorozumienia i wyłaniania się podmiotu, samorozumienia osoby, zaangażowania społecznego i budowania relacji międzyludzkich. Dla Taylora ta autointerpretacja jest zasadniczym sposobem poznania samego siebie, gdyż, cytując, jest ona rozumieniem relacji samej siebie do świata wartości i kultury. Koniec cytatu. Podmiot zatem w koncepcji Taylora w pewien sposób realizuje się czy wyłania na zasadzie samointerpretacji dokonywanej przez hermeneutyczne zapośredniczenia w narracjach kulturowych związanych z określoną tradycją. Mówiąc o podmiocie, Taylor posługuje się również pojęciem osoby i stwierdza, że osoba to taka istota, która ma swój pogląd na świat, ma swoje plany, wybory oparte na samoświadomości. Taylor uznaje, iż człowiek nie może osiągnąć pełni bycia podmiotem, gdy znajduje się w izolacji. To również warto podkreślić, gdyż tożsamość podmiotu jest ściśle skorelowana z bytem społecznym i wspólnotą. Ta wspólnota wręcz ją warunkuje. Dlatego też podmiot w koncepcji Taylora uznawany jest za relacyjny, ponieważ to otaczający go członkowie wspólnoty, Taylor zwraca tego pojęcia sieci rozmów, właśnie w tych sieciach rozmów podmiot się dopełnia, i inni członkowie wspólnoty wspierają podmiot w jego własnym, by tak rzec, autodopełnieniu, umożliwiając mu autointerpretację i samookreślenie. Jak sam pisze, jesteśmy podmiotami jedynie dzięki temu, że pewne sprawy coś dla nas znaczą, a podmiotem można być tylko pośród innych podmiotów. Tutaj wydaje się jeszcze ważnym podkreślenie, że warto zwrócić uwagę, czy tak naprawdę nie istnieje ryzyko, że przesunięcie tak środka ciężkości, nadanie wagi znaczeniu innych członków wspólnoty nie grozi nam w pewnym stopniu jakimś determinizmem ze strony społeczeństwa, ale to jest temat, który wymaga rozwinięcia. Przechodząc już do uwag końcowych,
Można zatem powiedzieć, że podmiotu Taylora jest narracyjny ze względu na istotną rolę czynników właśnie wspomnianych społeczno-kulturowych, które go współtworzą. Są to takie na przykład obowiązujące wzorce kulturowe, istotny jest właśnie dialog z innymi znaczącymi. Teza o narracyjnym charakterze podmiotu Taylora oparta jest zasadniczo na koncepcji samointerpretacji, której podmiot dokonuje i znajdujący się w tym samym czasie w horyzoncie silnych wartościowań. I to ujęcie problemu podmiotowości stanowi swego rodzaju trzecie rozwiązanie w sporze pomiędzy wcześniej opisywanym substancjalnym pojmowaniem podmiotu, a jego unieważnieniem, czy wręcz całkowitą negacją. Formułując taką koncepcję podmiotu i odwołując się do tak zwanych silnych wartościowań, Taylor uderza przede wszystkim w nowożytny paradygmat myślenia, opierający się w głównej mierze na inklinacjach naturalistycznych. Naturalistyczne podejście według Taylora jest błędne i zwodnicze, gdyż spłyca rozumienie podmiotowości i bronią, że tak powiem, na te inklinacje naturalistyczne są silne wartościowania, które są w taylorowskim założeniu niezależne od pragnień i skłonności oraz determinacji przyrodniczych, nie zależą od nich w 100%, lecz stanowią pewną autonomiczną instancję, która dokonuje oceny tego, co słuszne, niesłuszne, lepsze czy gorsze. Silne wartościowania jako element mający gwarantować spójność podmiotową człowieka dają podstawy naszej własnej godności oraz objawia nam pytania, co tak naprawdę naszemu życiu nadaje sens i wypełnia je treścią. Dokonywanie silnych wartościowań jest dla Taylora koniecznym warunkiem bycia podmiotem, czyli osobą. Mają one bowiem charakter refleksyjny. Może jeszcze zakończę cytatem. Życie wewnątrz horyzontu mocnych jakościowych rozróżnień stanowi konstytutywną cechę ludzkiego działania. Wykroczenie poza te granice byłoby równoznaczne z rezygnacją z bycia integralną, czyli niezdeformowaną osobą. Koniec cytatu. To może na tym zakończę. Dziękuję.